Wszystko na to wskazuje, że będzie zgoda władz miasta na marsz przeciwko nielegalnym imigrantom w Suwałkach. Wniosek o zorganizowanie pochodu złożył suwalski oddział Kongresu Nowej Prawicy. Jak powiedział Radiu 5 Czesław Rękiewicz, prezydent Suwałk, pismo KNP wymagało uzupełnienia, niemniej nie ma powodu, aby taki marsz w mieście miał się nie odbyć. Zapewne niebawem organizatorzy otrzymają stosowną zgodę. Nie był to wniosek kompletny, ale wczoraj już pracownicy tutaj skontaktowali się z organizatorami. Ten wniosek został uzupełniony o brakujące informacje. Dzisiaj z rana rozmawiałem z pracownikami, którzy zajmują się rozpatrywaniem tego typu spraw. Wszystko na to wskazuje, że będzie zezwolenie na zorganizowanie tego marszu, ale decyzja zapadnie po rozmowach, konsultacji również z Komendą Miejską Policji. Organizatorzy marszu chcą wyrazić sprzeciw wobec przyjmowania do Polski, w cudzysłowie, jak piszą, uchodźców. Apelują o wspólne wystąpienie przeciwko próbie islamizacji Polski. Zgodnie z ich planem marsz miałby się odbyć w niedzielne popołudnie 18 października w centrum Suwałk.